No cześć, tu Kuba, szkocki ogrodnik, a co dzisiaj? Dzisiaj pokażę, jak się wysadza cykasy, bo moje cykasy, te srebrne, już się moczą przez 3 dni. Jak widzicie, część nawet pękła, czyli muszę je wysadzać. Po drugie, przyjechały 3 nowe gatunki palm, nasiona. Jedno to są nasiona z palmy z wyspy Tonga, dwie następne są z Kuby, w tym jedna bardzo, bardzo rzadka, która przypomina jukę. A po trzecie, zrobię aktualizację Sabinarii Magnifiki, tej wspaniałej palmy. Palmy, która nawet mnie już zaskoczyła. Zapraszam serdecznie. A teraz już biorę się do wysadzania moich cykasów. To jest cykas siamensis. Takie duże ma nasiona. Cykas, który osobnik dojrzały, ma praktycznie białe liście. Jak je będę wysadzał? Ten pojemnik jest tylko na wodę. Ten tutaj już dałem podłoże. On ma otwory drenażowe. Gdy je wysadzę, zaleję to wodą. Zostawię tak na kilka godzin. Następnie wyciągnę to, żeby nie stało w wodzie. I jak już wysadzę, przykryję je tym oto pojemnikiem, że to im zapewni odpowiednią wilgotność. I tak w tych warunkach będą kiełkować cykasów. Nie wysadzam metodą woreczkową, jako że one muszą być w ziemi praktycznie tylko do połowy. Jak je wysadzam? Jeśli są już pęknięte, tak jak ten tutaj, zresztą to widzimy, to wsadzam je mniej więcej tak. I to wszystko. Do połowy głębokości. Mówię, mam ich chyba 11, więc muszę je troszkę gęściej posadzić, niż normalnie bym chciał. Nie wiem, jak 11 rozmieścić na takim pojemniku, może w ten sposób. Bardzo prosto, mówię, do połowy, tylko do połowy je wsadzamy. Nie wsadzajcie głębiej, bo takie nasiona wam nigdy później nie wykiełkują. Może wszystkie w jednym. W jednym kierunku tego dałem odwrotnie. Ten już bardzo otwarty, spójrzcie tylko. Pójdzie tutaj. Zostało. A nie, 10 mam tylko. Jest ich tylko 10, to spokojnie. W ten sposób, może nie są symetrycznie, ale to nie szkodzi, 10 ich wysadzonych jest. Teraz tak to nakrywam i w ten sposób będę wiedział, co mi wyrasta, co nie, ale jak mówię, cykasów nie wysadzam metodą woreczkową. To nie są palmy, cykasy są bardziej spokrewnione z okrytonasiennymi, czyli z naszymi typowymi iglakami, niż z palmami. Duże nasiona. Zobaczymy, jak to będzie rosło. Będę wam monitorował ten przebieg, bo sam jestem ciekaw, jak ten ciekawy cykas mi wyrośnie. A te nasiona, które przyjechały, za chwilkę dołączę film. Wszystko zobaczycie, jak nasiona wyglądają, a teraz troszkę opowiem o nich. Pierwsze nasionko, taki dziwny kształt. To jest Pritchardia pacifica. Przepiękna palma pochodząca z wysp Tonga i z wysp Salomona, czyli zupełnie niemrozoodporna, ale z jedna z tych palm, które jak zobaczyłem, to się zakochałem. Kilka temu byłem w ogrodzie Kew w Londynie, gdzie mieli przepiękny właśnie okaz tak tej palmy. To jeszcze był okaz młodociany, ale ta nazwa do dzisiaj mi utknęła w pamięci. Pritchardia pacifica, bo młode osobniki naprawdę cudownie wyglądają. Te palmy wystają na duże, ogromne palmy, czyli znowu będę mógł uprawiać tylko przez kilkanaście lat. Ale jeśli wyrośnie mi, wierzcie mi, to jest palma, która naprawdę będzie się wszystkim podobała. Drugie nasiona, które przyjechały, wyglądają, widzicie, tak wyglądają, też drobne nasiona. Acelorafe variety, odmiana Azul. Acelorafe to jest palma pochodząca z Kuby. I to jest jedna z tych palm, która świetnie rośnie w bardzo mokrych warunkach. Dobrze poradzi sobie w suchym, może być zalewana regularnie wodą. Dobrze rośnie w ciepłym i w troszkę chłodniejszym klimacie, a poza tym, taka ciekawostka, ta palma wytrzymuje
Liście wytrzymują do minus 5, łodygi do minus 7, a są opisane przypadki, że odbiła przy minus 9, czyli do późnej jesieni ta palma będzie mogła, od wczesnej wiosny będzie mogła stać u mnie w ogrodzie. Troszeczkę przypomina to hekarpusa, ale to jest palma, która tworzy kępy. Kępy, które no, na przykład jak karłatka. Ale ta palma to jest duża, stanca troszkę przypominająca to hekarpusa, to nie jest hekarpus. Ale mówię, bardzo ciekawa, tworzy kępy. Średnio nadaje się do domu, ale to jest palma, o którą chcę uprać w donicy, która będzie na tarasie, a na zimę będzie chowana do szklarni, bo ta temperatura 0 czy tam do 5 stopni bardzo fajnie i zimą służy. Więc Acalorafe Variety, taka ciekawostka pochodząca z Kuby, aczkolwiek troszkę mrozoodporna, to jest kolejna palma, którą będę sadził. I trzecia to jest najbardziej rzadka z tych palm. Spójrzcie, jakie dobre nasionko jak na palmę. To jest Hemitrinax elkmaniana. Hemitrinax to jest bardzo rzadka palma, odkryta bodajże w 80-tych latach XX wieku. Rośnie na Kubie. Na chwilę obecną, opuściłem nasionko, na chwilę obecną jest ich bodajże niespełna 100 dorosłych egzemplarzy na Kubie. Palma charakteryzuje się tym, że ma praktycznie nieistniejące ogonki liściowe. Jest to palma wachlarzowata, bardzo głęboko wcięte liście, ale te liście z tego powodu, że nie ma tych ogonków liściowych, te liście wyglądają, gęsto są ułożone jak liście yuki, czyli palma, która przypomina yukę, bardzo rzadka, nie jest mrozoodporna, bardzo powoli rośnie, wymagająca dokładnie takiego samego podłoża jak yuki, jak agawy, jak kaktusy. Czyli bardzo, bardzo przepuszczalne podłoże. Ale mówię, to jest rzadkość, to jest taka ciekawostka, to jest palma, która zupełnie inaczej wygląda i z tego powodu chciałem ją mieć. Hemitrinax elkmaniana. Bardzo, bardzo interesująca palma. Jeszcze tak, pamiętacie, gdy wysadzałem Sabinaria Magnifica, to co miałem dwie nasiona tej cudownej palmy? No właśnie, obydwa mi nie puściły. Obydwa były już w tych doniczkach, ale 3 tygodnie nic nie rośnie. No mówię dzisiaj, a sprawdzę, co się dzieje, czy przypadkiem nie zgniły. Nie zgniły, korzenie się zaczęły uginać, bo dorosły już do dna, także musiałem to wykopać, będę musiał dać głębsze doniczki, ale patrzcie, 14 cm korzeń, a koleoptyla ciągle jeszcze nie widać. Dziwne, ale jaka potężna. Mówię, wsadzałem na przykład jubeę, czy liskie, czy coś, czy inne palmy, ale żadna z nich, żadna nie miała takiego korzenia jak to. Naprawdę, naprawdę potężny, solidny, ciężki korzeń. Dobrze, niech się nas jeszcze wymoczy. I tak, one rosły standardowo w tych doniczkach 14-centymetrowych, głębokie. No ale jak tam dobiło od razu, zanim koleoptyla, no to będę musiał dać następne. 21 cm, no to już musi wystarczyć. Także, no, obydwie nasiona Sabinarii mi wykiełkowały, tam brudna woda, nie patrzcie. Obydwa mają potężne, duże korzenie i trzeba będzie wsadzić do głębokich doniczek, czekać i zobaczymy, co z tego wyrośnie. No ale nie narzekam. I to już na tyle dzisiaj. Żegnam się z Wami, a poza tym właśnie dzisiaj, tam teraz widzicie, to był ostatni odcinek w tym roku Gardener's World. Gardener's World, który zaczynam oglądać co roku około marca, kiedy będzie się pierwszy odcinek i trwa do końca października. I właśnie dzisiaj był ostatni odcinek. No szkoda, będziemy ten znieść, ale no cóż, no rok się w ogrodzie już praktycznie kończy. Czekamy na marzec, kiedy znowu coś się zacznie. A poza tym taka fajna sprawa dzisiaj była, w dzisiejszym odcinku pokazali balkon Marty z Poznania. Jeśli Marta ogląda, serdecznie pozdrawiam, bardzo, bardzo fajna sprawa. A jeszcze tam już żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymaj się ciepło. Cześć. Pa, pa.